Dzień dobry, moi drodzy, serdecznie was witam w kolejnym odcinku. Trochę zimno, jak widzicie, więc trafiliśmy do piekła z powrotem, tak się wydaje przynajmniej, razem z Atreusem. No i jak mniemam, musimy się stąd wydostać jakoś. Tam jest jakaś skrzynka. Jak się stąd wydostaniemy? Tu nie ma nic. Tutaj nie mogę w dół. No dobra. Okej. Rany, ale zimno. To jest Hel? Coś znacznie więcej. No. Najgorsze miejsce w całej krainie. Widzisz, przystań. Zabierz nas tam. Przebędziemy nim zaledwie połowę drogi, ale przynajmniej będziemy daleko stąd. Przez tysiące Przystań lat strażnik mostu trzymał żywych z dala od tego miejsca. Ale wydarłeś mu serce, no i jesteśmy. Zabawne, jak się to układa. Okej. O, nie to. Co ty robisz, ty? Ty, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje. Chłopcze. To nie byłem ja. Dobra. Słuchajcie. Wiecie co? Dajcie mi proszę sekundkę. Muszę tylko coś sprawdzić. Dobra, słuchajcie, już jestem. Muszę wam się przyznać, musiałem po stateczkę wyjść, żeby sobie zerknąć do przycisków, bo ostatnie po prostu czasy grałem sobie w ten, w Star Wars Jedi Upadły Zakon. I po prostu tam były zupełnie inne przyciski, oczywiście, jak to w grach. I zupełnie nie wiedziałem po prostu, co mam robić, żeby coś tu wciskać. Poczekajcie, po co ja tą bramę podniosłem? Ja coś tu mogę zrobić? Stąd przyszedłem, nie? Okej. Alright. Czy ja tam przeskoczę, czy nie? Trochę daleko, nie? Pokażcie. Przeszkocę, dobra. O, dzień dobry. Okej. Dobra. Co my tu mamy? To jednak ja. Co? Jesteśmy bogami. A. Możemy robić, co chcemy. Odwróć się, chłopcze. To samo rzekłem twojej matce, zanim się nią zająłem. To nie byłem ja. Nie zrobiłbym tego. Nie zastanawiaj się nad tym. Nie tu. Wiem. Musimy iść dalej. Wiem. Wow. Ale zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, że piekło pokazuje ci jakby twoje najgorsze momenty, nie? Tu się da do góry. Czekajcie, zobaczmy jeszcze, czy gdzieś się da iść. To jest ten statek? Nie, to jest jakaś ruina. A tutaj da się iść? Coś tu jest, ale nie bardzo. Dobra. No i? Ale po co tutaj? Przecież tu się nie da. Ty, no świetnie, co tu wszedłem. Czekajcie, a może... Co ty robisz, kurde? Co oni robią?
Popsułem grę? Głowa. Nie, okej. Okay. Co to było? Do Helheimu ściągają starzy i chorzy, ale i zbrodniarze. Hel nie może rozróżniać między nami a tymi, których mają zadręczać te wizje. Jak je powstrzymać? Trzeba uciec z Hel. Im szybciej, tym lepiej. Okay. Nie będę się tym przejmował. Miałeś rację, Mimirze. To była tylko iluzja. To nie byłem ja. Nie, ale ostatnio coraz bardziej się taki stajesz. O. Dobra, to ja nas w to wplątałem. Ale wyciągnę nas, kimkolwiek jestem. No, to ja nas z tego wyciągnę, a ty masz robić, co każę. A jeśli wcale nie chcę? Lepiej, żebyś chciał. Daj mi się skupić. No dobra, jedno to na pewno. Ale szybciej. Daj pomyśleć. To muszę drugie jeszcze wstawić. A skąd mam je wziąć? Mogę tu gdzieś zejść? Nie mogę. Czy ktoś mógł mi powiedzieć, skąd mam wziąć drugi ten? Tu się nie da nigdzie nic zrobić. Tu jest jedno. A, czekajcie. Mogę se zamrozić. Wiesz, straciłem czucie w palcach. Może trzeba napełnić oba wichrołapy. Dzięki. Czekajcie, czy to mi coś da? Tak, tylko że... Teraz to muszę... O, teraz muszę to zaatakować. Dobra, i teraz... Tak jest. Boże, jaki jestem mądry. O, dzień dobry panu. O kurde, mol. Olem jest siek. Ale się Kratos wściekł. A czekajcie, coś tu jeszcze jest. Coś tu się jeszcze ten. To jest po coś, nie? Co tam jest? O! Tu można jeszcze gdzieś zejść? To jest chodź. No wejdź, że tam zejdź. Ej, Kratos. Bo tam ewidentnie coś jeszcze było. O Jezus Maria. Czemu te guziki mi jakoś tak dziwnie działają, słuchajcie? Nie rozumiem tego zupełnie. Okej, okay, wreszcie. Dobra. Rozumiem, że jakaś znajdźka tu będzie, tak? Czy coś? O, proszę. Dobra. Mamy tego pana. Okej. Gdzie? Dzień dobry panu. Do widzenia panu. A jak ten młody tu strzelił tam z wysoka? Oczywiście wiem, jakby mi się guzik pomylił. Bo... Ty, jak mam teraz wejść na górę? A, okej, okay, dobra. Ale ty jesteś siłacz, Kratos. Dobra, coś tu jeszcze mamy. Troszkę zdrówka. Tam jest jakaś skrzynka. Ale co mi z tego? Mogę po tej linii pojechać? Nie. Tu mogę przejść tym gzymsem?
Nie mogę. No bo zaraz zobaczymy. Tam coś jest. Czekajcie, może jak wyjdę. No właśnie. A ten żyje czy nie? W sensie już nie. Co to było? Nie wiem, czy ja dobrze robię. Czy ja mogę na to wskoczyć? Nie, nie mogę. Nie rozumiem w takim razie. Po co to jest, słuchajcie? Ty, o co tu chodzi, słuchajcie? No tutaj nie mogę doskoczyć. A, bo z tej strony będę mógł chyba wejść. Dobra, czekajcie, czekajcie w takim razie. A, może tam będę mógł przeskoczyć. Ej, stój, stój, nie w tą stronę! Bo tego tu nie przejdę przecież z boku. Czy ja teraz mogę coś tam przeskoczyć? Pokażcie. A, no właśnie. Dobra. Okej. Gdzie? Chciałem mu to odesłać. Dawaj. No rzuć. Tak jest. A ty byś tu mały mógł go załatwić, a nie tak byś stał. Tatuś w opałach, a ty co? Dobra, tu już byłem, nie? Czekajcie, chyba widzę tam Baldura. O, rzeczywiście, ty. Nigdy cię nie wychylaj się. Posłuchaj. Nie miałaś do tego prawa. Oczywiście, że miałam. Jestem twoją matką. Nie miałaś prawa, wiedźmo. Nie czuję smaków, ani zapachów. Nie wiem nawet, czy jest tu ciepło, czy zimno. Uczty, trunki, kobiety. Nic mi po tym. Ale już nigdy więcej nie zaznasz w życiu bólu. Śmierć nie ma nad tobą żadnej władzy. Wolałbyś umrzeć? Niż niczego nie czuć. Tak. Tak. Wolałbym umrzeć. Tak. Ciekawe. Nie mogę. Proszę! Proszę, proszę, co to? Magia nie działa w ten sposób. Synu, uwierz mi, kiedyś będziesz mi wdzięczny. Będziesz wdzięczny. No cóż. Okej. Nie. Tam. Nie będę. Zrób to. No już. Zniszczyłaś mi życie. Synku, jakoś sobie poradzimy, obiecuję. Uwierz mi, wiem jak... O! Tak, tak! Nie. Nie, jeśli tego nie cofniesz. No już. Zrób to! Zrób. No już. No dalej! Okej. Cóż. Nie chcę cię więcej.
Czyli ona, żeby on był nieśmiertelny, zrobiła go, że on nic nie czuje, tak? Dlaczego nic nie mówiłeś, głowo? Dasz wiarę, że wypadło mi z głowy? Nie licz na to. No i klops. Zapewniam cię, że nie zataiłem tego celowo. Aha. Jest i łódź. Jeszcze do tego wrócimy. Wkrótce. Okej. Czyli Frey jest mamą tego naszego głównego złola. Czekajcie, coś... tu jest jakieś wejście, ale... O, proszę. Ach, ta moja spostrzegawczość. Co tu jest? A, skrzynka po prostu. Dobra. Spadła. Musimy się na tę łódkę dostać, słuchajcie, żeby z piekła uciec. Mogę ładny obraz, taki wiecie, łódź Piotrowa wydobędzie nas z piekła. O, lecą. O kurde. Czekaj, bo próbuję najpierw pozałatwiać tamte te. O kurde. Co tu się dzieje? Dobre. Aki chaos. Będę miał mnóstwo pracy, gdy cię już zabiję. Co to się dzieje? Kto to był? Pośpieszmy się. Okej. Tam jeszcze coś jest. A tutaj coś jest? Nie? Dobra. Słuchajcie, tam jeszcze jest skrzynia Norn, jak widzicie. Mogę coś tu zrobić z tym? Okej. Wow. No dobra, słuchajcie, tylko wiecie co, nie mamy czasu na to, co? Bo to będzie znowu szukanie, gdzie są tutaj jakieś te... Dobra, coś tu będzie trzeba poprzestawiać. Słuchajcie, i tak nam nic ta skrzynia nie da. Więc ja myślę, że jedziemy dalej. Szkoda czasu, żeby w piekle siedzieć, nie? Okej. Nie wiem, czy to coś jest zdatne do żeglugi. Bez obaw. Bez obaw. No dobra, to są wszędzie takie te... W spokoju. To niech się zjara. No wypal się. Czemu to się nie wypala? Pokażcie tutaj. Co mogę zrobić? Dość już nabroiłeś. No dobra. A to są po prostu jakieś takie ogniska, widzicie?
Ten się tu ogrzeje. Co ja mam to zrobić, słuchajcie? Mogę coś tu zrobić? Da się gdzieś tu coś wcisnąć? Tu po prostu mogę się ogrzać przy ogniu. A tu coś jeszcze jest, czekajcie. A tu jest coś, dobra. I co teraz? Okej. Dobra. Świetnie. Pamiętajcie tylko, że pokonamy tak jedynie część drogi. Świątynia Tyra leży obok szczytu Wielkiego Wodospadu, a my jesteśmy niestety w dole rzeki. Nawet jeśli do niego dotrzemy, będziemy musieli jakoś dostać się na górę wodospadu. Wanowie zbudowali kiedyś świetny statek. Mógł nawet latać. Skidbladnir. Tak. W końcu został stworzony, żeby latać. Ten niekoniecznie. Tak czy owak, innej łodzi nie mamy. Musimy starczyć. Co to znowu? Wow. Na największej górze lodowej, jaką w życiu widziałem. Przynajmniej jest ciepło od ognia. Co teraz? Co ja mam zrobić? Coś tu mogę zrobić, czy nie? Tutaj coś jest. No. Okej. Po prostu patrz. No i? Co się dzieje? Słuchajcie, nie wiem co robić, nie wiem co robić. Tutaj coś mam zrobić, czy nie? Spoka. Ściągasz żagle z masztu? Jak teraz złapię wiatr? Ło! A, bo to... Na gorącym powietrzu! Ciepło z ogniska! Ty, my do góry się podnieśliśmy. O-o. Co to jest? No i znowu utknęliśmy. Nie na długo. Pilnuj łodzi. Nie do wiary. Zrobiłeś wielki lampion. Ty, patrzcie, jaka jazda. Co tu jest? Wow! Udało się! Lecimy! Czekaj tam na mnie! Wow! Gdzie ona jest? Musimy porozmawiać. Chyba rozumiesz, że to koniec, prawda? Nawet jak dotrzemy do Midgardu, ty i Baldur zniszczyliście jedyną bramę do Jotunheimu. Nie mamy żadnych asów w rękawie. A ten biedny chłopak cierpi istne katusze. Wszystko tak się pozmieniało. Atreus, to nie twoje zmartwienie. No cóż, może się nim stać, jeśli czegoś w końcu nie zrobisz. Nie trzeba być mędrcem, żeby zdać sobie z tego sprawę. Okej. No dobra, co teraz? Łódka jest tam na górze, tam jest jakiś właz. Dobra, tam było coś w środku. Jak tam się dostać? Tu jest jakiś ten. Czekajcie, czyli co? Trzeba walnąć, rozumiem, w to. I to się wtedy podnosi do góry. O-o.
ale... Czyli co, ja muszę walnąć w to i w to? Nie wiem, że to się w połowie drogi zatrzymało na przykład? Pokaż, jak będzie zjeżdżał, czy jak? Nie, tak to się nie dostanę tam. Ale czekajcie, mogę teraz przejść? Mogę. Ale to tylko co? Tylko po to było? Nie, no niemożliwe. Bo ja się muszę jakoś na górę przecież dostać, tam. To mogę jakoś wejść po ścianie? Nie. A czekajcie, bo... Bo to w sumie wygląda jak taka winda, nie? A jakbym na tym stał... I wtedy w to walnął, poczekajcie. Dobra. Co mi to daje? Mogę gdzieś tu do góry teraz wyjść? No nie mogę. Bo jak rozumiem, muszę dostać... A czekajcie, mogę jeszcze ja w to walnąć. Poczekajcie, bo to można dwa razy w to walnąć pewnie. Nie tu. Nie tu. Już wystarczy, czy nie? Jeszcze nie. Kurde, jeszcze wyżej, dobra. Czyli trzeba w to walić po prostu kilka razy. Nie tu! No, skakuj tam! Dobra, dałem radę. A tam coś jeszcze było? Poka. Bo oni lubią chować takie rzeczy gdzieś tutaj, nie? Pokaż. No, oczywiście. Nie ze mną te numery, Brunner. Dobra, to mamy. I co teraz? On to podniesie? Pomóc? Złapmy razem. No. Dawaj. Ładnie. Udało się. Jesteśmy wolni. Miejmy nadzieję. Ucieknij z Helheimu. Stań do walki. Gdzie? Czas z tym skończyć. Aha, to ktoś gada. Już czas. Gdzie to? Nie. O co tu chodzi? Znowu ten głos. Wiesz, kto to jest? Właściwie nie wiem. Odkryto obszar niebiosa Helheimu. No tak, bo ja gdzieś tutaj do góry poleciałem. Góra lodowa, dwa bunta! Gdzie? Trzymaj się! Co tu się dzieje? Dobra. O, idą, idą. Wybacz, jeszcze chwila. Dobra, o kurde. Aha. To znaczy, znowu w buncie. Oni chcą ogień zgasić. Zapal to, zapal to. Kurde. Co tu się dzieje? Co ja mam zrobić? Coś nas trzyma, pan burza! Harpun! Pozbędę się go!
Kurde. Z tobą, bracie! Uwaga, z tyłu! Dobra. Nie mogę tego jeszcze zrobić. Czy ja to mogę już zrobić, czy nie? Mogę, dobra. O kurde, mordę. Udało się! Dobra. Głowo, daleko jeszcze do świątyni? Właśnie, zimno mi. Patrzcie, tu jest ten ptok. Jeśli utrzymamy prędkość, a ogień nie zgaśnie, powinniśmy być tam lada chwila. Czuję, że będzie jakiś atak jeszcze zaraz. No właśnie. Gdzie oni są? Chcą zgasić ogień! Na sterbucie! No wie, widzę. Tamten mnie wkurza. Masz. Nie tu miało być. Oddaj mu. O kurde. Matko, ale ich tu jest. Dobrze. Dobra. Już, już, już lecę. Kurde, bo oni gaszą ten ogień. Tam są kolejni. Już tam idę. Kurde, co się tu dzieje? Dobra. Znowu. O kurde. O matko, kolejna. Dawaj. Dobra. O kurde. O matko! O kurde mol! Co się tu wydarzyło? Ja pierdzielę!
się tu dzieje? Tak jest. Czekajcie, potrzebuję zdrowia. Czekajcie, zdrowia dajcie. Dobra. 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 Dobra, ile jeszcze, słuchajcie? Czy my płyniemy, czy dopłynęliśmy? Chyba stoimy w miejscu, nie? Słuchajcie, co mam teraz robić? Bo tu jest to ptaszysko, zobaczcie. Czekajcie, zobaczmy, czy ja mogę coś tam... Nie no, tam się już nie dostanę. A tu jest kotwica, o kurcze. Ja myślałem, że ją wyrzuciłem już. Ale jazda. Udało się! Płyniemy? Płyniemy, dobra. Będzie znowu atak, czy nie? Mimir, co sprawia, że ogień się pali? Uwierzyłbyś, że magia? Albo te ostrza. Właśnie te ostrza. No słuchajcie, ta ucieczka z tego piekła jest niezła. Idziemy, to jedziemy. Daleko jeszcze? Gdzie jest to ptaszysko? Kurde, znowu. Wiem, widzę. Masz, tak jest. O kurde. I do ognia go. Już lecę. Chodź tutaj. Tak jest. O matko. Ależ to jest satysfakcjonujące. Trzeba oderwać ten harpun. To ty nie powiesz. Kurde! Ty, co się dzieje? Ty! Nie mogę, dopóki oni tu są.
Dobra, dajcie trochę jakiegoś zdrowia. Dawaj. Dawaj. No, dawaj. Kurde mol. O matko. Czy myśmy właśnie cały ten czubek statku se urwali? Nadszedł czas, mój synu. Rozejrzyj się, zobacz, co zrobiłeś. Co to jest, tatuś? O, młody Kratos? A, bo on odrzucił te... własnego ojca. Wow. Szybko! Musimy iść! Widziałeś to? Nie mamy czasu! Patrz! Co tam jest? Boże, co się tu dzieje? Ja pierdzielę! O kurde mol! Co ja mam zrobić? Skacz! Dawaj! O kurde! Ale to jest dobra gra! To był Ale twój to jest plan? Dobre. Obaj zdurnieliście! Czas opuścić tę krainę i to już! Sekretna komnata Odyna? Słuchajcie, co się tu działo dzisiaj? Co my tu mamy? To co pewnie tu Odyn zebrał informacje o Jotunheimie. Okej. Słuchajcie. Będziemy już pomału kończyć sobie dzisiaj ten odcinek, bo żeśmy z piekła wyszli, to chyba już okej. Tylko tak szybko jeszcze tutaj obróćmy, w sensie zobaczmy, czy coś tu jest jeszcze. Sekretna komnata Odyna. Tam coś widzę jest do wyjścia, ale... Patrzcie, jest jakieś takie drzewo w ogóle. A to jest to drzewo chyba... Tak, bo to jest to przecież to drzewo, wiecie, gdzie się te światy zamykają, w sensie spotykają. No dobra, mamy ten nożyk, to użyjmy. Okej. Siedziba no. Odyna. Jego koszmarny gust rozpoznałbym wszędzie. Coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. Okej. Patrzcie! To brakujący panel z tyrem! Odyn go ukradł? Ale czemu? On zawsze ma swoje powody. Mogę zerknąć? Okej. No, tego się nie spodziewałem. Czemu? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Nie spodziewałem się tego. Głowo? Słuchaj, to na pewno jest tyr. Odbywa podróż. Być może magiczną. Ale co to ma wspólnego z gigantami? Czemu mieliby to uwieczniać? Ale sądzę, że tego się pewnie nie dowiemy. A co to za runy w rogach? To nie runy. To symbole z przeróżnych krain. Oznaczają wojnę. Ano. Skąd ty? Ten znam aż za dobrze. Greka. Jak tatoś Zeus. Jego oczy to klejnoty. Jak twoje. Pewnie symbolizują dar widzenia dany nam przez gigantów. Daj no mnie bliżej. Intrygujące. Wow. Bardzo intrygujące. Coś tu to jest? Odgad? Tajemny schemat ukryty przez tyra tak, by nie znalazł go nikt. Poza tymi, którym ufali giganci.
Oden miał go pod nosem. Mówiłem, że zaprowadzę was do Jotunheimu. Co masz na myśli? Okay. Potem skończyły ci się pomysły. Nie rozumiesz, bracie? Odyn nie porzucił nadziei i nam też nie wolno. Wiedział, że ten panel coś skrywa, ale to my to znaleźliśmy. To schemat klucza do jakiejś sekretnej komnaty Tyra. Nie wiem, co możemy w niej znaleźć albo zastać, ale to jakiś trop. Dobra. I jak mamy stworzyć ten klucz? Spytajmy krasnoluda. Okej. Ten symbol na drzwiach świątyni to zlepek różnych run. Pokój, jedność, nadzieja i tak dalej. To dzieło Tyra. Sam zrobił te drzwi. No dobra. Dobra, ukończono. Ucieknij z Helheimu. Wróć do Midgardu. Czy jak rozumiem, mamy jakieś jednak opcje, żeby wejść do tego Jotunheimu. Tylko czegoś potrzebujemy, tak? Krasnoludy mają nam chyba powiedzieć. Dobra, gdzie idziemy? Tu idziemy. No dobra. Chłopcze. Wcześniej... No właśnie, pogadać o tym, co widziałeś, nie? Widziałeś. Niczego nie widziałem. Myślałem, że widziałeś mnie z tym starcem. Starcem? Możemy iść? Tak. No pogadajcie o tym, no człowieniu, no. Już myślałem, że się nauczyliście, kurczę, po tylu różnych przejściach, że trzeba sobie mówić prawdę, a nie udawać, no. No dobra, czas wrócić do Midgardu i załatwić ten klucz. Gdzie krasnolud? Czekajcie, bo ja teraz gdzie jestem? Ciągle w tym Helheimie jestem? Do Midgardu dajemy trójkącik. Okej. Słuchaj, głowo, dlaczego nie mówiłeś, że Baldur to syn Freyi? No tak. Wciąż nie mogę się nadziwić, choć taka jest przecież prawda. Ale jak pomyślę o Baldurze i Freyi, to... Tak, chłopcze. Freya. Co tam, bracie? Głowo. Zdradź mi największą słabość Baldura. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Chwila. Co się dzieje? To urok. Nie może mówić o tym, co wie. Naprawdę? No przecież. Nie może być inaczej. Ciekawe, kiedy to się zaczęło. Kiedy dosłownie trzymała mnie za łeb? Czy kiedy odkryłem słabość Baldura? Mimir! Tak, chłopcze? Powiedziałeś, że znasz słabość Baldura. Ach tak? Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Dosyć. Czyli jest jakiś sposób. Jeśli znowu nas nawiedzi, odkryjemy go. Okej. No to ciekawe, nie? Że on ma tą klątwę jakąś nałożoną. No słuchajcie, wróciliśmy z piekła. Jak Pan Jezus, idźmy do krasnoluda. Cześć, mały. Możesz to wykuć? Czy to oręż? Pancerz? Albo inny element wojennego rynsztunku, w którego tworzeniu się specjalizuje? Nie? To zapomnij. Nawet gdybym miał ochotę stworzyć takie kruche cacko, uszkodziłbym sobie narzędzia przy tych wszystkich delikatnych zawijasach. To zrób warstwy. O! Złóż metal z żużlem ze skapu. Twórz cienkie warstwy i dokładaj naprzemiennie. Dobra, Mondralo. A skąd niby miałbym wziąć kawał dobrego żużlu ze skapu? Gdy ostatnio taki widziałem, mogłem jeszcze dogadzać panienkom. O kurcze. Ja mam tego mnóstwo, człowieku. Wiesz, ile ja mam żużlu ze skapu? Gdzie niby? Musiałem pobrudzić sobie łapy. No nie stój jak słupy! Do roboty! Co?
Chcesz wsiąść na warsztat coś innego niż broń? Pewnie. Czemu nie? Proszę, co? Bracia razem. Też się rozwijam. Ej, ostrożnie przy grzbiecie. Rozluźnij nadgarstek. Sam sobie, kurwa, rozluźnij. Daj mi tu więcej żaru. Już się robi? Będziesz hartować stal trochę dłużej? Nie muszę. Trzykrotnie zalałem ją olejem draugrowym. Dziś całkiem pomysłowo i higienicznie. Sprytna z ciebie bestia. Codziennie uczymy się czegoś nowego. No nie? Pewnie, że tak. Co za kolesie. Nie, zapomniałeś o czymś. I znak. Okej. Przestań się tak szczerzyć. Działa mi to na nerwy. Po prostu dobrze was razem widzieć. No pewnie. Ale wasz znak teraz wygląda inaczej. Tak to jest, gdy spaja się na nowo coś, co pękło. Wiedziałam. Nadal się kochacie. O, daruj sobie, królewno, bo jeszcze się wzruszę. Nowy znak jest lepszy. Prawda? Musimy już iść. Ten jak zawsze po prostu pełen empatii. A, no tak. No dobra, co teraz? Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? To działa! Znajdź tajemnicze drzwi Tyra. No to było gdzieś tam na dole, nie? Teraz musimy tylko odkryć, które drzwi otwiera ten klucz. Na pewno są gdzieś w świątyni. A czekajcie, to nie są te drzwi, co tam w nich byliśmy? Tamte, wiecie? No bo byliśmy w jakiejś komnacie Tyra, nie? Czekajcie, tutaj coś jest? Mały, weź tam szczelco. Są tu jakieś drzwi? Nie. Dobra, tu jest... A, tutaj coś jest, proszę. Dobra, tam jest krata, to nie w tą stronę w takim razie. Tylko ja nie wiem, czy to chodzi o te same drzwi co wcześniej, czy to chodzi o jakieś inne drzwi, bo już nie czaję. A gdzie ja tu zejdę? Co tu będzie? A, okej, dobrze. O to chodziło. I co, to jest to? Nie, bo on mi tam pokazuje 80 metrów tam. Czekajcie. Czyli to nie jest to. On to pokazuje tam gdzieś. Co tu jest? 50, chyba że to było w środku tam. 30. 20. O! O, proszę. Okej. Okay. Runa Tyra. Będzie to? To jest to. Alright. Zbadaj ukrytą komnatę Tyra. Ale co to za miejsce? Wiem tyle samo, co ty, braciszku. Wow. Dobra. Co to jest, kurde? Patrzcie. Drzewo! Trafiliśmy pod komnatę podróży. Ale czemu podłoga jest na suficie? Jak to? A ty rzeczywiście. Drzwi światów zdają się odzwierciedlać te z góry. To jest tak samo, tylko do góry nogami? O co tu chodzi? Co my tu mamy? O! Co tu jest? Nie, nic tu nie ma. Gdzie to było to światło jakieś takie? Na górze! A tutaj. Widzisz? Co na górze? A tutaj coś jest. No ale co ja mam z tym zrobić niby?
No dobra, widzę to. No dobra, no widziałem to, ale co ja mam z tym zrobić? A, tam widzicie, okej. Okay. Tyr użył identycznej magii do ochrony czarnej runy. Może w środku coś znajdziemy. Ha! Przy drzwiach do Jotunheimu! Ciekawe. Tylko czy możemy się tam dostać? Nie stąd. Okej. Okay. O! To prowadzi. I co, mogę tu wejść? Co ja mam zrobić teraz, słuchajcie? A tam się coś otworzyło. Kurde, o co tu chodzi? No proszę, jedno sanktuarium w drugim. Te gobeliny... No. To znowu dzieła gigantów. Tyr musiał im się naprawdę przysłużyć. Okej. Wow, a to kto? Sala Tyra. Kurde, nieźle to wygląda. Dobra. A tam jest ta kulka. Chłopcze, to runa do Jotunheimu? Dokładnie. Spójrz! Jesteśmy po drugiej stronie. Drzwi do góry nogami. Wymyśliłeś coś? Cofnij się. Dobra. Okej. Okay. I co mam zrobić teraz? O! Rusza się! Co się rusza? Ty, o co chodzi? Co on zrobi teraz? Niezwykle. A. Cały pokój jest umieszczony na jakiejś osi. A co, że można to majgnąć do góry nogami? Są łańcuchy. Bez nich... Możemy obrócić świątynię. Dobra! Że... co zrobić? Obrócić świątynię. Niech to. Coś się dzieje. Co to jest? Dobra. Chyba nie atakują. Mam ją odczytać? Chłopcze, na posągach. Widzę. To pustka. Brzmi strasznie. Dalej, czytaj. Przed początkiem i po końcu, nic pomiędzy, w cieniu i słońcu. Aufer. Jesteś pewien, że obrócenie świątyni to jedyny sposób na dotarcie do celu? Mówiłeś, że będzie droga. Świątynię można obrócić. Więc obracamy świątynię. Z tą logiką nie można się. Co się tu stało? No coś tu się obróciło. Ale o co, kaman? No nie, no tego nie podniosę na razie, bo mam te łańcuchy przypięte. Te chłopy je trzymają. Tam się da wejść, nie? Coś tu się obróciło. No dobra. Słuchajcie, ja myślę, że my w tym miejscu zakończymy. I zobaczymy się w następnym odcinku, bo to już będzie pewnie jakaś duża część tutaj z tą, z obracaniem świątyni. Ale kurde, pomysł jest niezły. Słuchajcie, jeszcze gadanko. Moi drodzy, kolejna seria przygód za nami, kolejny odcinek dosyć dramatyczny z wizytą znowu w piekle. Zobaczcie, no właśnie, żeby ratować swoje dziecko, musiał Kratos wpaść do Helheimu znowu. Kochani, ładny był bardzo motyw tam w tym Helheimie, zauważcie, zaczęły się pojawiać rzeczy z przeszłości, nie? I to rzeczy jakby w podwójnym charakterze.
Po pierwsze, takie, które ci pokazywały twoje najgorsze jakieś czyny, najgorsze twoje zachowania, twoje grzechy, coś, co cię obarcza poczuciem winy. A po drugie, to dobrze było widać w wypadku rozmowy, nie, tego, no jak on się nazywał, no, tego naszego głównego złola, nie, z jego mamą, że jakby on chciał zmienić rzeczywistość, czyli pokazywano mu, jak to się wydarzyło, a on chciałby wtedy inaczej postąpić, nie? Kochani, to jest bardzo standardowe działanie złego, czyli obrzucanie nas przeszłością, to raz, czyli jakby nieustanne wzbudzanie poczucia winy względem tego, co kiedyś zrobiliśmy, a po drugie, pokazywanie nam przeszłości z takim ciągłym rozgoryczeniem, mógłbym inaczej, mógłbyś inaczej, nie? Jakby, dlaczego to jest perfidne, kochani? Bo my nie możemy zmienić przyszłości. Przeszłości, przepraszam. Zresztą przyszłości też nie. Znaczy nie, przyszłość możemy, bo przyszłość możemy zmieniać, że tak powiem, swoimi czynami. Natomiast przeszłości nie możemy zmienić. Ona jest taka, jaka jest. I jakiekolwiek rozważanie, gdybym wtedy postąpił inaczej, gdybym zrobił jakoś tam w inny sposób, no to bym właśnie, nie wiem, uniknął tego albo tamtego. Kochani, to jest rozważanie donikąd. I człowiek, jest wielu ludzi, którzy siedzą nieustannie w takiej przeszłości, ciągle to wałkują w głowie, to do nikąd nie prowadzi, dlatego że jakby nie możesz tej przeszłości zmienić. Kochani, trzeba się nauczyć te rzeczy traktować jako pokusy, nie jako jakieś realne wyrzuty sumienia. Nie, bo to nie są realne wyrzuty sumienia. Jeżeli nic z tym nie możesz zrobić, to nie jest wyrzut sumienia. Jeżeli jesteś ciągle atakowany przeszłością, taką oczywiście, z którą się rozliczyłeś, z którą się naprawiłeś, bo co innego, jeżeli, nie wiem, nie oddajesz Panu Jezusowi swoich grzechów i je nosisz, no to jasne, że one cię będą żarły od środka. Ale jeżeli je oddałeś, odpokutowałeś, zamknąłeś te sprawy, a one ciągle wracają, to jest od złego. Druga, jeśli ciągle myślisz, że mógłbyś inaczej, rozpamiętujesz przeszłość, to jest od złego. To naprawdę pochodzi od złego. I kochani, trzeba takie rzeczy traktować jak pokusy, które po prostu odrzucamy, a nie myślimy o nich i nie rozważamy, czy to może być jakaś racja albo jakiś sens. Kochani, będziemy teraz odwracać świątynię, więc bardzo ciekawy w ogóle. Kurczę, oni mają takie pomysły w tej grze, a zobaczycie w ogóle w Ragnaroku. Tam to są w ogóle dopiero pomysły. Tu będziemy odwracać teraz świątynię i to jest strasznie fajny motyw. Zapraszam oczywiście na następny odcinek, pewnie już jutro. Na dzisiaj to tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia z Bogiem. Pa, pa!